Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Portal 2. No i jedziemy z kolejnymi testami, nie ma co się ociągać. Jak już mówiłem, Whitley chyba. No. Co? What's wrong with being adopted? Lack of parents. For the record, you are adopted and that's terrible. And also, with me. Nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but look at her, you moron. She's not fat. I am not Boże. A moron. Kłócam Just się. Do the test. Just do the test. Widzicie? On musi być perfidny. I nie wiem, musi być coś jeszcze innego, żeby się podjarać, musi być niebezpiecznie. Au. Widzicie, to jest tak, że zaczynają brać testy i potrzebują, żeby testy były, testy muszą być coraz wiecie, bardziej, muszą być lepsze, żeby się podjarali. No. Fatty, no parents. Okej. Okay. Patrzcie, tutaj mówi, że nic, a do nas szeptem. Słuchajcie. Tak. Dobra, cicho, Whitley. Tą wieżyczkę chyba będzie raczej... Obok trochę? Czemu to jej nie znosi? Jeszcze trochę obok? No, w końcu poniosło. Aaa! Żegnaj! Adios, amigos. Uhu! Niezła wycieczka miała. Dobra. Skrzynka. I... Kawałek ściany jakiejś, żeby mógł się tam przedostać. Potrzebuję jeszcze. Kawałek ściany, żeby mógł się tam przedostać, poproszę. Kawałek ściany, come on. Nie róbcie mi tego. Ooooooo! Nie! To wyszło... Ciekawie, nie powiem. Dokładnie według mojego założenia, tak. Wszystko wyszło idealnie. A żeby się dostać na górę, teraz muszę mieć promień odpychający. Boże, zaczynam się mieszać. Dobra, ale... To, co miałem zrobić, to zrobiłem. Przecież rozwiązuje! No. Nie przeginaj, dziewczyno. Pamiętaj, teraz obydwie ryzykujemy. Ale patrzcie, wdałem się w rolę, mówię już w żeńskiej tej osobie. Aha, że nie jest moronem, że nie jest debilem totalnym, spoko. Patrz. Oh, sorry, hope that didn't disturb you too much then. It was the sound of books, pages being turned. So that was just what I was doing, just reading books. So not a moral. Anyway, just finish the last one, just now the hardest one, Machiavelli. Do not know what all the fuss was about, understood it perfectly. Have you read that one? Yeah, doubt it. Well, on with the test. Wish there was more books. Well, there's not. Ta, spoko, okej. Okay. Widać, że nie za bardzo jest w temacie. Dobra. Nie ma guzików, nie ma niczego. Ale mogę sobie polatać. Jest bosko. Jest szaleństwo, jest w ogóle crazy. I tak dalej.
Za wysoko. Za wysoko stanowczo. O, chodźmy sobie rurami. Zobaczymy. Nie wiem, czy to miałem tak zrobić, ale czemu nie? Można rurkami sobie pochodzić. Chyba nie miałem tego jednak w taki sposób zrobić. Muszę podskoczyć tak, żeby dostać się tam. Ale ja nisko latam. No ciekawe, czy jeżeli na przykład skoczę z wyższej wysokości, to będzie większa siła. Nie za bardzo. To samo jest siła. Rozumiem. O, widzę już. Już widzę. Już widzę. Tutaj musi być, tak żebym mógł... Muszę zatrzymać się i wyskoczyć potem tutaj, tylko że... Jak to zrobić, żeby portal był? Odpychający. Cyk. Dobra, teraz tam. I powinno się to udać. I się udało. Teraz trzeba skrzynaczkę przyprowadzić sobie. Jeszcze raz. A, nie trafiłem. No, trochę wyżej. Come on, kolejna. Wow, ale te skrzynki szybko to robią. Jeszcze raz. Dobra. Teraz tutaj. I witamy w domku. Cześć, na guzik. What? What? O cholera. A widzicie, mówiłem, że to jednak są jakby więźniami w własnym ciele tak naprawdę te roboty. Mają władzę, ale tą władzę mogą wykorzystać tylko po to, żeby zaspokoić swoje żądze, ale to nawet nie jest żądza, to jest swój nauk, za który nie są odpowiedzialni. Blue screen of death! Szósty. Don't mind me, just moving the old test chamber a little bit closer to me. Out of thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. Aha. What was that? Oh, sorry, could have sworn you said something. Oh man. Patrzcie, będziemy teraz bliżej niego. Nice. Nie przestawaj, Whitley. To się uda. Tak, to jest dobry pomysł. Nie jesteś bystry, widać. Okej. Rozumiem. Trzeba rozwiązać... Oh, fuck! Oh, bless your little primate brain. I'm not actually in the room with you, am I? Technology. It's complicated. You can't hurt the big old god face. Ale i tak to rozbije. Mam ochotę. Ach, kurde. Szkoda. Chciałem to robić totalnie. Jakiś taki niewyraźny jesteś. Wiem, słabe żarty. I nie ma szczelania do mnie. Nie ma takiego bicia. What the f...
Oh shit. Zapomniałem o tym totalnie. Ale widać, że twórcy gry byli gotowi, że masa ludzi zapomni o tym, że jeżeli przechodzimy przez to, to znikają tarcze. Okej, dobra. Jest guzik, idziemy zobaczyć, co robi guziczek. Guziczek zrzuca skrzyneczkę, super, fajnie. Ale skrzyneczka ginie od guziczka. Bo to jest zły guziczek, niedobry guziczek. Afe. Muszę wyskoczyć i ją złapać? Pewnie nie. Nie sądzę, że musiał to zrobić akurat w taki sposób. Ale wydaje mi się, że... tutaj postawiona tarcza się przyda. Okej. Teraz tam na dole i będziemy mieli skrzyneczkę. Połowa sukcesu. Tylko nigdzie nie odchodź. Haha! Sukces! Teraz tylko dostać się na górę. Nie, fuck! Ech. Naokoło. Ej, to już powinno być wszystko tak naprawdę po staremu. Nic nowego. Bez zbędnych ceregieli. Proszę bardzo. Ale jak postawić skrzyneczkę, nie ginąc przy okazji? O, to jest pytanie. Kurde, faktycznie, teraz mam... Aha! Aha, okej, wszystko już wiem. Po prostu nie przechodzę przez barierę. I nie ma problemu. Are you absolutely sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if tak. Maybe there's a number of ways to solve them, and you're picking nie. All the worst ways. Nie. No, that was the solution. Ah, what am I missing? Nie potrafisz się podjarać. Whitley, no po prostu, no. Nie wiem. Może już nie ten wiek. Do lekarza się przejść. Niebieska tabletka może by się przydała. Wow. Sorry, nie chciałem tak bardzo żartować z ciebie, Whitley. Już nie będę. Have a brainwave. I'm gonna tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Aha. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. Nie chcę... Okej, nie chcę sobie spoilerować. Rozumiem cię w pełni. Też nie lubię spoilerów. A jest zabawny, naprawdę. Najpierw zobaczmy, co mam zrobić w tym teście. Na pewno muszę laser. Najpierw zobaczmy ten... Aha, czyli potrzebna mi jest skrzyneczka. Skąd mogę wziąć skrzyneczkę? Tam jest skrzyneczka, dobra. A więc tam się muszę dostać. Okej. Mam pomysł, zróbmy to w taki sposób. Ciekawe, czy będzie wystarczająca prędkość. Być może będzie. W górę. I teraz... Nie, za mała prędkość. Potrzebujemy jeszcze szybciej się poruszać. We need more speed! Skąd tego speeda wziąć? O, to jest pytanko. Może stąd?
Nie, wciąż za mała prędkość. Ha. Okej. Sprytne, nie powiem. Co tu jest? A proszę, skrzynka. Taka sobie. Skrzyneczka, samotna, nic nie robi. Jej, lecę, o. Nie dolecę stąd, niestety, nie dolecę stąd. Ciekawe, jak to mogę dolecieć. Aha, mogę się chyba wymiotnąć. Zobaczymy, czy to się uda w taki sposób. Cyk. I cyk. Pewnie ten niestety ten promień mnie zapewne spowolni. O tak, spowolni mnie. Gdyby ten promień, to dałbym radę. Aha. Okej, okay, mam jeszcze jeden pomysł. Zobaczcie, co ten guzik robi w ogóle. Aha, to się obniżyło. Ale teraz jestem wyżej niż byłem wcześniej, tak więc jeżeli rzucę teraz portal tutaj... O tak! Jej, mamy skrzyneczkę! Używając skrzyneczki mogę obniżyć tutaj, ale nie wiem, do czego to mi się przyda, że obniżę to. No nie, możemy zobaczyć po prostu. Potem wyłączę, nie będzie problemu przecież. No tak, obniżyłem to, ale to niewiele mi pomogło. A titi, robaczko. Okej, okay, ale tą skrzynkę zamiast tam wysyłać... Mógłbym ją wysłać na dół i ona przerwie linię lasera. A to powinno nam... Tylko się nie ruszaj. I jest wyłączony teraz antygrawitacyjny strumień czegoś. Antymaterii antygrawitacyjnej. Yo. Jedziemy. Wystarczy taka prędkość ekstra. Dobra. Teraz też właściwie chyba test jest niemalże rozwiązany. Lubię takie motywy. Teraz muszę jakoś stąd wyjść. Uuu, nie przypaliłem się. To coś nowego. Dobra, teraz to się obniżyło. Zabieramy stąd laser. Teraz muszę... Ty... Nie! Źle! Fuck! Jeszcze raz. Cholera jasna. Tak, leż. Co chwilę mi ktoś przerywa, dzwonią do mnie w ogóle. I... Tu będzie ciach. Tu będzie ciach. Obok. Come on. Dobra. To w dół. Super. Teraz do góry, proszę. Teraz tak, portal jeden gdzieś tam. I ty spadaj. Dobra. Teraz portal tu i tutaj. Dobra. Dawaj. Szybciej. Fuck yeah. Tak. O, fuck. Sorry. Wiesz, że ja potrafię tylko skakać.
I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding. Tak, to jest w jego stylu. Bardzo, bardzo w jego stylu. Whitley ma takie odpały czasem. Kurczę, nie pamiętam, jak dawno zacząłem nagrywać. Oj, biedactwo. Aha. One or two more tremors in there, just for fun. Warning, core overheating. I let him keep his job. I'm not a monster. Ignore what he's saying, then. Just keep on testing. Oczywiście, Whitley. Oczywiście. Szkoda, że nie mogę tego lasera skierować w ciebie. Naprawdę, przyjarałbym ci twarz. Nie wiem, czemu rzuciłem tam portal, ale okej. Nie zastanawiajmy się nad tym zbyt długo. Czy to jest... O, u mnie to jest jakaś laserowa ścieżka. Przyjrzyjmy się, jest bliska. Pretty! Ale wolałbym tego nie dotykać. Co się stanie, jak prze... Nic się nie dzieje. Nic a nic. Coś uruchomiłem, ale nie wiem co. Zobaczmy, co to na dole uruchomi. A, teraz to sobie jeździ. To sobie teraz jeździ. Oh, fuck no. Oh, shit. No dobra. Niech ta platforma jeszcze raz przejedzie. Zobaczymy, czy mi się to uda rozwiązać. Zabieramy stamtąd, stawiam sobie tutaj. Geronimo! Dobra, teraz tak. Chyba źle to zrobiłem. Ale niekoniecznie. Jeszcze nie jest nic stracone. Na samym końcu. Uhu! Yeah! Oh yeah! I'm awesome! That's right! No shit. Nie, musimy na dół. O! Jedź! Nie w tą stronę! Drugą stronę! Tak, tam jedź. Tam jedziesz, dobrze. I stój! Stój tam, gdzie stoisz. Dobrze stoisz. Tak, super. Mam teraz... Mogę odbijać wiązkę lasera. Dobra. A więc będę mógł na przykład tam sobie tym laserem trafić. Chyba. Zaraz się przekonamy, czy mój pomysł się sprawdzi. Aha, czyli tym laserom nic nie robię. Nic a nic. Okej. Czyli musimy jeszcze kawałek pojechać dalej. Na koniuszku, dobra. A teraz pozwól, że wyłączę sobie te lasery, ponieważ one mogą mnie przyjarać. I... Hyc. No i super. A teraz tylko tam się przedostanę. Powtórzymy magię laserową. Aha, winda nie działa. Super.
as well, you know, give you the tour. To your left, you'll see some lights of some kind. Don't know what they do, but very sciencey. And to your right, something hurtling toward. Oh God, run! That's not supposed to be there. Tak. Nie. Oh no, 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 that's not helpful. That. No Boże. I don't know why I thought that would help. Znaczy, wiesz co, właśnie teraz to chyba nie mam nic przeciwko, żebyś go zabiła. Chryste, wyłączę wiązkę. Tak, to był świetny pomysł. Brilliant! Rozumiem, że mam tu wejść. To był po prostu szczyt geniuszu z jego strony. Zanim tam wejdę, kończymy ten odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie.